Mają jeszcze szansę? Nawet matematyczne? No to chociaż gryf jest na szóste, na Olimpię na siódme, to jak wygramy, to jak jest strzelą sesja na buja, to może wygrałem. Ale pan jest złośliwy, nie pan co? Ale nie na ostatnim, nie? A, żeby nie ostatni. Bo oni mogą tu skoczyć wtedy chyba. Jutro będzie lepiej. No nie było tu zmiany ostatnio. Przypominam zespoły 1-4, faza Tucharowa, od 1-8,
zespoły bliższych miejsc też będą miały perspektywę rywalizować jutrzejsze na o dalsze pozycje. Oni dokończą mecze ostatnie i zaraz wy zagracie z Lechią Gdańsk. Ostatni mecz dzisiejszego dnia. Dawaj Kuba! Dla Gdańskiej Leki 2-0 w pojedynku ze Zniczym Pruszku. Lechia Gdańsk będzie miała rzut karny, 11. Zobaczmy.
ustawiamy jedną zawodniczkę. Będzie. Lech Gdańsk, Znicz Pruszków. Dla Lechii Gdańsk jest to przedostatni mecz w fazie grupowej. Znicz tym spotkaniem kończy fazę grupową. Poprosimy o pomoc, tu i słucha. Obecny wynik na boisku B. 3-0 dla Lechii Gdańsk. Na boisku Elbląska Olimpia wygrywa 2-0 z Gryfem Słupsk. Około 5 minut jeszcze jednego i drugiego spotkania. I po tych meczach zaczniemy ostatnie rozgrywki dzisiejszego dnia, czyli mecz pomiędzy Lechią Gdańsk a Gdańską Rejsa Piła. Linia! Ładnie! No to chodź! Dobrze, ale... Dobra, bo to za kredy. Ale... Dobra, ale...
Coś jest nie tak chyba. A gdzie jedzie w ogóle? A ma wampę? Może nie. O, jak ja mam? I 2-1 zespół zdobywa kontaktową bramkę. 2-1 dla Elfanskiej Olimpii na boisku B. Cały czas bez zmian. 3-0 dla Lechii Gdańsk. Się zmierzy z Akademią Piłkarską Rejsa Piła w ostatnim meczu grupy B. Łańcuchka meczu Olimpia Elbląg. Piłkę, Franek!
I zakończyła się spotkanie. Olimpia wygrywa.